wierzy, że on mnie zdradzi. Nie rozśmieszaj mnie. Tylko mama mogłaby mnie zrozumieć. Przez ciebie znajdowała się w podobnych sytuacjach i to nie raz, ale setki razy. Miało się mnóstwo kobiet, ale ona i tak przymykała na to oko. Nie przez wzgląd na nas, dzieci, ale dla ciebie. Kochała cię, więc ci wybaczała. Co by się nie działo, ona i tak chciała z tobą być. Ale kim ty właściwie jesteś? No kim? Całe życie zadaję sobie to pytanie. Nigdy niczego nie dawałeś. Ani jej, ani mi, zero. Poświęcałeś się muzyce. Muzyka, muzyka, nie było dla ciebie nic cenniejszego. Jedynie muzyka i arogancja. Dla nas nie miałeś żadnej czułości, żadnych uścisków, buziaków, nic. W ogóle nas nie znałeś. Nie wiedziałeś, czy jesteśmy radośni, czy coś nas dręczy. Wszystko spoczywało na barkach mamy. A w zamian w domu jedyne, co miałeś jej do powiedzenia, to ciszej melan. A mama nam tłumaczyła. Ciszej, tatuś komponuje. Ciszej, tata wypoczywa, jutro ważny koncert. Ciszej, do taty przyjdzie dziś Strawiński. Nie wiedziałeś nic o mojej mamie. Nie troszczyłeś się o nią. Od dekady nawet jej nie odwiedziłeś. I ten list. Myślisz, że go nie czytała? Mylisz się. Znalazła go i obydwie go przeczytałyśmy. Pewnie nawet nie pamiętasz, o jaki list chodzi, ale ja pamiętam. Pisałeś w nim o swojej miłości do mężczyzny. Mama musiała przełknąć jeszcze takie upokorzenie. Niezbędne eksperymenty w sprawach cielesnych